tym filtrem. My filtrujemy, nasze płuca filtrują to powietrze, a my filtrujemy wszystko. My w swoich płucach mamy wszystko. Ja, będąc na studiach, widziałem takie doświadczenie, przyjechał pan doktor, który pokazywał nam płuca jamnika, które były, jamnik jest nisko przy ziemi, które był, i on sobie żyje, on sobie chodzi w tym samym powietrzu, co my. I teraz proszę sobie wyobrazić, że te płuca, myśmy kroili je i to była jedna wielka, twarda skała. I my to mamy w płucach. Więc ten filtr nam jest potrzebny. To nie jest tak, że możemy go nie mieć. My go musimy mieć w domu, żebyśmy oczyścili sobie powietrze w domu, bo wszystko zaczyna się od nas w domu. Jak my oczyścimy powietrze w domu, to jednocześnie oczyścimy swój organizm i będziemy się lepiej czuli, będziemy mieli lepsze samopoczucie. Będziemy lepiej spali. Wymienialne, więc te filtry są wymienialne. W tym produkcie bardzo fajne jest to, co mnie się bardzo podoba. Standardowa gwarancja tego produktu 2 lata, ale uwaga, producent daje możliwość przedłużenia tej produkcji do lat 5. W sytuacji, kiedy będziemy postępowali zgodnie z instrukcją serwisową i będziemy wymieniali filtry, które są w tym urządzeniu, zgodnie z instrukcją serwisową. Filtr HEPA 5 lat może przetrwać, czyli przez cały okres. Filtr węglowy wymieniamy co roku, natomiast filtr ten pierwszy, który jest tutaj, ten zwykły, możemy go sobie sami, zresztą Stanisław Lenart mówił to na prezentacji, możemy go sobie sami porządnie odkurzyć, umyć, włożyć i będzie spełniał dalej swoje funkcje. Urządzenie ma wiele prędkości, ma prędkość, można to sobie ustawiać dowolnie. Kiedy filtry nam się zanieczyszczą, widzimy, to mamy tutaj na wyświetlaczu 3 kolory. Zielony filtr jest w porządku, pomarańczowy już musimy troszeczkę uważać, przygotować się do wymiany i czerwony wymieniamy. Jeżeli chcemy zatrzymać gwarancję na 5 lat, musimy to robić zgodnie z serwisem. I jeżeli chodzi o zużycie prądu, no bo to jest urządzenie na prąd, jest bardzo niewielkie. Proszę Państwa, to urządzenie zużywa na tych najniższych obrotach mniej niż żarówka. Mniej prądu pobiera niż żarówka. LEDowa. I właściwie to wszystko o tym urządzeniu. Tam wiele pokojowa, albo dom. To urządzenie wystarcza na około 43 metry. A gdzie go ustawić wtedy? Przenosimy, 10 minut. On jest przenośny, tak. On jest przenośny, można go przenieść. Natomiast najlepiej, jeżeli jest dom, można kupić za jeden, na drugi. To prawda. Najlepiej kupić dwa. Zależy od prędkości. My w Katowicach widzieliśmy prędkość turbo, to znaczy najpierw nie widzieliśmy urządzenia, po czym po kilku sekundach przy tej maksymalnej prędkości nie widzieliśmy. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Proszę Państwa, to urządzenie może działać bez Państwa ingerencji. To znaczy, bierzecie Państwo swój smartfon, ściągacie aplikację, jesteście w pracy, chcecie mieć w domu czyste powietrze. Klikacie start, urządzenie Wam powietrze w domu wyczyści. Przychodzicie do totalnie wyczyszczonego powietrza w mieszkaniu i już nie filtrujecie. Wiecie Państwo, nastraszyła takich, co się nie znają tak dobrze, Michale, jak Ty. Nastraszyła, że my tego nie widzimy, ale to jest absolutnie cichy zabójca. Podała nam, ile osób rocznie umiera dzisiaj na raka płuc. Nie dlatego, że palą papierosy, bo to też, to już trudno na własne ryzyko, ale dlatego właśnie, że oddychamy tym powietrzem. A ponieważ wiele czasu spędzamy w domu, można też sobie, jeżeli wiele czasu spędzasz w biurze, wziąć to do biura, tak? I nie ma się co śmiać z tych dwóch, bo wiecie Państwo, to naprawdę chodzi o nasze zdrowie. Bo jedno, co zapamiętałam głównie, to i ten najmniejsze coś, co czyści ten nasz odświeżacz, to jest właśnie to najgroźniejsze. I jeżeli macie konkurencyjne firmy, to one właśnie tego czegoś najmniejszego nie czyszczą. A to najmniejsze wchodzi nam w pęcherzyk płucny, potem